Jesteśmy w Sanktuarium Mrocznego Bractwa w Chaedin Hall i udać musimy się do Horrol, gdzie będziemy musieli sfingować pewną śmierć gościa, na którego dbają ludzie, którym wisi znaczną sumę pieniędzy. W tym celu otrzymaliśmy specjalny sztylet z trucizną, która prawdopodobnie zatrzyma jego funkcje życiowe na moment. A jest to dokładnie to ostrze z langurowiną. A potem zobaczymy. Chłop ma nam wszystko wyjaśnić. Tak więc przenosimy się do Horrol. Zobaczymy, jak to przeżyje nasz wampiryzm. Chyba całkiem nieźle. I zaraz sobie temat sprawdzimy. Oczywiście też potem... Ach, no tak, oczywiście też potem chciałem powiedzieć, że kontynuujemy sobie też wątek Gildii Wojowników, ale kolejne zadanie z Gildii Wojowników czeka nas prawdopodobnie w Anvil, więc póki co porobimy sobie Mroczne Bractwo, dopóki nasze kroki nie skierują nas gdzieś w okolice samego Anvil. Musimy się włamać. Chociaż według znacznika nie byłoby to przestępstwo. Tak. No, całkiem przyzwoicie jak na pierwszy zamek dzisiaj. Bo ostatnio bywało różnie. Dzień dobry. Oh. Well, hello. You must be the one Lucien Lachance told me about. I've been expecting you. We haven't got much time, I'm afraid. I borrowed quite a bit of gold from some underworld types. I missed a payment. Now they don't even want the money. They say I insulted them. They've sent an enforcer to kill me. His name is Hides His Heart, and he's on his way here now. That's why I hired you, so you can fake my death. Hmm. When Hides His Heart gets here, I'll put on a little act. You'll cut me with your poison knife, and that idiot will think I'm dead, okay? After that, you must flee from Coral, and Hides His Heart must not be killed. That way he can go back and tell his employers I'm dead. If you wait a day, my body will be put on display in the Coral Chapel Undercroft. You can come to me then and administer the antidote. Got all that? Good. Hides His Heart will be here any moment. Get ready. Oh, I do hope this works. Now is not the time. Motieri, I know you're in there. My employers are most displeased. I'm coming in, and you can beg for your life. Not that it will do you any good. Motiera, I am here to exact payment in blood. You will... Eh? Who is this? Oh, no. What am I to do? An underworld enforcer and a dark brotherhood assassin, both here to kill poor Francois. The Dark Brotherhood? Oh, you have been a naughty boy, Motiere, haven't you? Stand aside, assassin. Motiere is mine. My employers demand it. Ah! What's this? Oh, Dark Brotherhood assassin, please don't cut me with that wicked blade. It looks like this is the end of poor Francois. We'll see who gets to cut you, Motiere. Let me show you how a real killer operates. You Dark Brotherhood mongrel, defend yourself. Motieri został zgodnie z planem zraniony ostrzem zatrutym langurowiną i wydaje się martwy. Muszę uciec z Horrol, bez zabijania skrywa swe serce. No to go. Tidings, citizen. I found some good pauldrons at the armorer. Rashida does a good job. Jakieś konkretne miejsce muszę uciec? Zabramy tam. Może ta wystarczy, zobaczymy. Udało mi się wydostać z Horrol, a skrywa swe serce nadal żyje.
Muszę zaczekać jeden dzień, aż Motieri zostanie znaleziony i umieszczony w krypcie kaplicy Horrol. Muszę go tam odnaleźć i zaaplikować mu antidotum, żeby przywrócić go do życia. No dobra, to chyba sobie tu po prostu poczekamy. Może nasz wampiryzm pozwoli nam jakoś to przetrwać. Żeby nie było, że obudzimy się martwi. No okej, to wampiryzm to wiadomo. Oj. Nie myślałem, że aż tak wzrośnie. Oła, oła, oła. O, nie mam many za dużo. Trzeba będzie znowu chyba jakichś alchemików odwiedzić. Co by kupić od nich nieco. Uff. Składników na mikstury. Przede wszystkim manę oczywiście. A możemy już wziąć ten sztylecik śmieszny, nie będzie nam potrzebny. Gdzie on jest? Tutaj. Po zaaplikowaniu antidotum na Langorwinę, François Mottier obudził się ze swojego sztucznie wywołanego snu. Muszę z nim porozmawiać i upewnić się, że jest w stanie o własnych siłach dotrzeć do siwej kobyły. Dawaj. Okej. To już przy okazji. Też pytanie, czy takie sytuacje byśmy i resztę tej trucizny nie wessali sami. Ciekawe. Oh. I'm a bit stiff, but quite fine otherwise. Ah, yes, the Undercroft. My family members are buried here, you know. Which leads me to something I may have failed to mention before. My ancestors will see my revival as a desecration of their tomb. This Undercroft is, well, quite cursed. Any desecration will cause my ancestors to rise from their graves and defend their resting place. Mm-hmm. I can hear them coming as we speak. You must protect me. Escort me to the Grey Mare where I can buy passage out of Coral. Ah, here they come. Oh, my, Aunt Margaret. You're looking the worse for wear. Co za typo? They do your worst. Dobra, jakie my mamy poty, żeby nam to ewentualnie coś pomogło? Mamy leczenie, fajnie, ale nie mamy nic do many. Pytanie, czy ja mogę coś stworzyć, czy już wszystkie możliwości zużyliśmy? Premia do many. To by mogło pomóc niby. Przywrócenie zdrowia, ale smocze języki mieliśmy trzymać. Nic nie ma, słuchajcie. Lipa jest straszna. Dobra. Lecimy, zobaczymy jak to będzie. No i po co ty się bijesz tym zombiakiem, no? Dwóch typów w kaplicy bije nieumarłych. Kto by się spodziewał w takim spokojnym mieście jak Horrol? Już? Powalczyłeś sobie? To chodź. Wariat. No, pani z pieskami na spacerze. Hello there. Dziwne dźwięki słyszałem z tego posągu, ciekawe. Ah, the Grey Mare. From here I will be able to arrange for transportation out of Cyrodiil.
You have served me well, assassin. Francois is forever in your debt. Farewell. Żegnaj. No to co? Wracamy do naszego wampirzego zleceniodawcy. Ciekawe, czy będzie jakiś bonusik w sumie. Wszystko wyszło idealnie tak naprawdę. Więc może... Poziom do wzięcia, może byśmy sobie zaraz odpoczęli trochę? Dawno w sumie nie było, a trochę już coś tam nam te statystyki, w sensie umiejętności, wzrosły. A że i tak już jest trudno, to nie ma to znaczenia. Ah, so Motieri has escaped. Well done. As payment, I am pleased to award you this amulet, Cruelty's Heart, as well as another advancement in rank. I hereby bestow upon you the title of Eliminator. Your blood is cold, your heart hard. You exemplify everything the Dark Brotherhood stands for. I present to you now this key. It unlocks the well behind the abandoned house above. Use it to gain hidden, quick access to this sanctuary. Well now, you are an ambitious one, aren't you? I'm afraid I have no more contracts for you. Our time working together has come to an end. Instead, you must report to Ochiva, here in the sanctuary. She will be providing all your contracts from now on, and is waiting for you as we speak. No dobra, dziękujemy. Dobrze, ten klucz w końcu dostaliśmy, bo to znacznie ułatwia poruszanie się, bo sobie wychodzimy tędy od razu na zewnątrz. Ochiva, jest. Ah, greetings. I have been waiting for you. As Vicente surely told you, your time working with him has come to an end. From now on, you will receive all assignments directly from me. In fact, your next contract is available now. Dobrze, słucham, więc... In the Imperial City, there lives a high elf who must be removed from existence. Finding this person may prove challenging. Are you interested? Pewnie. To bardzo zawsze się zgadza. I knew you wouldn't be able to resist. Your target is a high elf named Phalion. He lives somewhere in the Imperial City and fancies long walks. Unfortunately, that's all we know. We don't know which district he calls home, which establishments he frequents, or anything about his schedule. This contract will require a bit of detective work. I suggest you speak to your fellow brothers and sisters and see if they can offer any advice. Ah, yes, there is one more thing. The Imperial City is also home to an Imperial Legion captain named Adamas Philida. Do you know who that is? Pierwszy raz słyszymy to imię chyba. Philida has dedicated his life to eradicating the Dark Brotherhood. And he becomes rather irate when our duties take us to the Imperial City. When that happens, he tends to make our lives uncomfortable. Let's not give the good captain any reason to go poking around in our affairs, If possible, do away with Phalion someplace out of the way. Definitely indoors with no other people around. A secure location with no witnesses. This will make it look like a simple murder. Philida will be none the wiser, and you'll receive a nice bonus. Now go, and may Sithis go with you. Może chyba nie być takie proste, bo niestety, ale pięści Rabarjo, chociaż mogą nam dać, mogą zadać obrażenia krytyczne, tak nie są one jakieś duże. I możemy tego Feliana na strzała nie zabić. Dobra. Trzeba znaleźć jakiegoś kogoś. O, proszę bardzo. I see you're a follower of the Grey Fox too. O. You wear the shadows well, fellow thief.
Może coś pomoże. Gdzie jest Felion? Felion, you say? Why, yes, I know who he is. Rather distasteful fellow, actually. I believe he lives at the Tiber Septim Hotel. That's in the Talos Plaza district here in the Imperial City. I'd ask around there if I were you. No, warto mieć znajomości. Od razu Shadow wszystko wiemy. No to co, to cyk. Akurat jest nocka, no to teoretycznie mógłby sobie smacznie spać. Ja mam buty założone? Nie mam. Niedobrze. Ale zobaczmy, bo może jest w pokoju którymś. Zanim zaczniemy pytać, to może warto się rozejrzeć. Sprawdźmy. No nie. Tu zamek trudny. To może bardziej tutaj. A? Jest. A nie, Gwinas. To przepraszam. Że te imiona widać, bo bym go zabił. Tam miał być Altmer, chyba, nie? Ten typek, a tu chyba leżał Bosmer. Halo. No nie. Tarczę. No. Tu też nikogo nie ma. Felion. Jakaś kobitka. Ajaja. Czy my sobie możemy jakoś magicznie pomóc w tej sytuacji? Mogę sobie siłę chyba zwiększyć. Miałem gdzieś miksturę siły. Mam przywrócenie siły. Nie, nie mam zwiększenia. O, mikstura mana, szukałem tego. Nie mam, mam przywrócenie. Zobaczmy, bo może... Mam coś, co mi siłę zwiększy. Jednak te obrażenia powinny być... takie dość, aby ewentualnie... Mam zrute jabłko w ogóle. Ale co ja z tym zrobię? No nie. Tak sobie tego nie zrobimy. To ja myślę, że możemy. Czemu taki ciężki jestem? A bo ja mam zbroję jeszcze na sobie. Ja. Sprawa jest prosta. Nakładamy ten kaptur. W razie gdyby ktoś nas nakrył. Felion zginął, ale w miejscu publicznym. Więc moja zapłata będzie mniejsza. Muszę wrócić do sanktuarium, gdzie Ochiwa wręczy mi moją nagrodę. No w jakim miejscu publicznym, no? Asiaś. No dobrze. To nie tak miało wyglądać. You're wanted dead or alive, Grey Fox. This will be easier if you're dead. Then pay with you. Kierunek jest dobry? Jest dobry. Au. Nie dobrze, no myślę, że jak zabijemy go właśnie w hotelu po nocy, to dostaniemy bonus. Bardziej miejsce publiczne uznałbym, że to będzie jakaś po prostu środek ulicy w ciągu dnia, no ale... Ale co ja tam wiem?
Dobra, nikt nas nie goni. Już moglibyście skończyć te bitewne muzyki. No i widzicie, zmieniła nam się szefowa i od razu w topa. No niestety, no. Dobra. Czyli możemy chyba zdjąć kaptur. I nagroda spadła. No i dobrze. O to chodziło. Okej. Okay. No to wracamy do Trading Hall. Z zadaniem wypełnionym, ale niestety pewnych warunków nie spełniliśmy. Ale kurde, no to tak nie powinno wyglądać. Chłopek został zabity we śnie. W sumie nikt tego nie widział, bo na dobrą sprawę ta kobitka obok obudziła się dopiero jak on już nie żył. Nie wiem. Nie wiem. No trudno. Uczciwa, wstawaj i krzycz na mnie. Yes, Valian has been killed. But you did not exercise discretion. How many witnesses were there? We may never know. But you can be sure Adamas Philida will suspect the Dark Brotherhood was involved and will launch an investigation. I had hoped to avoid such an irritation. Here is your reward, but the bonus is forfeit. Do try to be more careful next time, No trudno, no. Halo, nie ma Dobra, w międzyczasie zobaczymy, co to jest ten amulet. Okrutne serce. My mamy absorpcję zaklęć. A tu mamy premię siły woli. O, to chyba wolę to. Absorpcję zaklęć i tak mamy ze znaku Atronacha. Atak plus 10 siły. To było szczęście obniżone. 94 siły, prawie 100, 90 inta. Statystyki wyglądają nieźle, pomijając wytrzymałość. I have another contract when you're ready. One that will rely on your ability to remain fully undetected. Tora bardzo nie zawsze wychodzi. Far to the west, there lives a fierce warlord and his company of loyal mercenaries. Your target is the warlord. Do you accept this contract? Oczywiście. Excellent. Now listen closely. Nestled in the mountains to the west lies Fort Such. It is the home of the warlord Roderick and his mercenaries. Roderick has recently taken ill. He now lies in eternal slumber, kept alive only by the daily administration of a powerful medicine. You must infiltrate Fort Such, find Roderick's medicine, and replace it with a poisoned bottle I will provide, but you must remain undetected. Whomever arranged this contract wants it to look like Roderick died from his illness, so discretion is essential. Attack no one. Be seen by no one. If you are detected, the poisoning will fail, and Roderick must be killed in some other manner. That will, of course, forfeit your bonus. No dobra, ale daleki zachód to rozumiem, że gdzieś w okolice Anvil. Więc przy okazji byśmy sobie zajrzeli do Gildii Wojowników. Gdzie my tam musimy się udać? A no jest, zobaczcie. To i tak z Anvil trzeba będzie podjechać. To idziemy do Anvil, zobaczymy, czy mają dla nas jakieś zadanie. What? Tutaj szefem Gildii Wojowników był Azan, no nie? Redguard. How are you? Gdzie on jest? I'm so happy to see you. I could burst. Siedzie, może na górze tam jest chyba biuro jakieś. Hello. O, jest i on. Greetings. Looking for some more work, are you? Dokładnie tak. Good to see you working hard. I've got some more thieves for you to deal with in Anvil. Zamieniam się w słuch. There have been a number of thefts in the area, and witnesses believe the thieves are holed up nearby. Check around and see what you can learn.
I'm not sure the numbers you'll be dealing with, so I'm sending you with another new recruit. Maglier. I believe you two have already met. O, z tym tchórzem. No dobra. Get moving. You need to get rid of those thieves. Gdzie jest Maglier? To chyba będzie na nas zły, bo ostatnio go wsypaliśmy. Oh, it's you. Looks like we're working together. We've got one. Let's hope this one will pay well. Sounds like we need to ask around Anvil for any clues. Figures we'd get a mission without any real direction. I'll follow you. Nata. Payday! Let's roll! No dobra, to gdzie są najlepsze kontakty w mieście, czyli bezdomni? Tu powinien się chyba jakiś kręcić w centrum, tak mi... O, o! No i pani nie jest bezdomna, ale... How would you like to get my husband Gogan out of hot water? Co zrobił? Believe me, he'll need all the help he can get to worm his way out of this one. To think he'd fall for the gang's scheme, ugh! I could kill him. I'm sorry. I'm rambling, and you look confused. Let me explain. The women in the gang use their wiles to lure men out to some remote location and rob them blind. It's been going on for some time now. The city guard hasn't done very much about it, because frankly, the men who are robbed are so embarrassed, they don't want to report it. Take, for example, that good-for-nothing husband of mine, Gogan. He cared more about their charms Ooh. Than my own. Ooh, ooh, ooh. When Gogan was, with the women, they took something quite valuable from him. No, it's not what you're thinking. He was carrying a precious family heirloom with him when he was lured out to their lair. It was a small ring given to him on our wedding day. The ring belonged to my mother and has been in the family for generations. I'm willing to give you all the money I have to get it back. 100 gold. Can you help us? No to biedni jesteście. Dobra, ogarniemy temat. Thank you. I'm afraid I can't offer you much help, but I'll do what I can. I don't think I know you well enough to tell you that. Słucham? So? That will get you something. Can't say I know anything myself. But I heard that Neuheim the Portly had some things stolen, and he's been asking around about it. Ask him. Neuheim Tengi. Dobra, a co do tego gangu? All I can tell you is that the best place to start is at the Flowing Bowl. It's a tavern located outside the city walls near the waterfront. Gogan may be able to give you more information beyond that. The Dobrze. Flowing Bowl attracts the worst Anvil has to offer. Always be on your guard. Dobrze, to syrenami to zajmę się sam później. No a teraz pogadajmy z tym Neuheimem. Go away. Może faktycznie coś wie. Chodź, chodź. A i przydałby się jakiś sklep. Tak swoją drogą. Tam są w tej nadbrzeżnej sklepy w sumie. To się posprzedawali te łupy, bo jakieś dwie zbroje, coś tam. A to jednak swoje waży. For Lord Dagon. No bez jaj. To nie jest dobry moment. Nie dostałem nagrody znowu, mam nadzieję za to. No. Watch out. Take that. Oni są tak głupi atakując w takich publicznych miejscach. Klucz, pieniążki, dziękuję. Ech, ludzie. O, to jest ten typ, o co go, co mu sklep okradali. Greetings. Seeing you just makes me feel safer. Mam nadzieję, że masz pieniądze. 800. O, powiedzmy. Mamy tu trochę do sprzedania. That's a good deal. That seems... Strzały to nam niepotrzebne. Ostrze z langurowiną. No już nie, więc wypad.
Srebrne strzały stalowe to chyba sam oberwałem. Szklane miecze. Paraliż. No to może być w sumie... Ale przez sekundę? Bez sensu, kompletnie. To nic nie da. Wypad z tym. Czarna dłoń. Niekoniecznie. Bo nowe pancerze po 800, spoko. O, ta zbroja Mrocznego Bractwa jest nic nie warta. To ciekawe. Rękawice walki wręcz siobą mamy lepsze. An excellent bargain. Mocne oko, nie? Amulet absorpcji. I co? I chyba tyle, nie? Bo tutaj reszta to raczej... Raczej nam się chyba przyda. Tak. To dziękujemy. Jakbym jakich śmiał, to bym polecił. Ty nie jesteś moim przyjacielem. Gdzie jest Newheim? To ty? Hill, what can Newheim the Portly do for you? Szukamy złodziei. I know about those scum. Rotten bastards robbed me blind, they did. Stole a family heirloom. Bunch of Bosmer, if you can believe it. Ooh. No offense to your friend, of course. Last I heard, they were holed up in Hirota Cave, not too far from here. Dziękujemy. Enough talk. Gdzie ta jaskinia Hrota? Aha, tuż przed wejściem do miasta. Hej. To idziemy. Chodź, Magdir. Zobaczymy, czy okażesz się przydatny w tej wędrówce. Ale że banda bosmerów okrada porządnych ludzi? Niedobrze. Koń Legionu Cesarskiego, a gdzie legionista? No dobra, jest i ona. Jaskinia Hrota. Czy my możemy coś przywoływać poza tymi zombiakami? Bo ja już nawet nie pamiętam w sumie. Czy ja... Kupowałem coś więcej. Jakiegoś Atronacha? Nie, nie ma nic. Z głowy zombie tylko. Ewentualnie. Hello? Who's there? Aha. Chłopaki, to nie z tej strony. O. Okej. Którędy my tam wchodzimy? Czy tu już się otworzyło? No nie. O, otworzyli. Mój zębek lepszy na szczęście. Dawajcie, chłopaki, walczymy. Coś tam Magdir może i robisz. No. Ebonowe strzały, ebonowy łuk. Kupa kasy. Ten topór, co miała, co to było? Żelazny, no to nie. No, a tutaj szklany łuk. Ci bandyci to tacy się robią. Coraz bardziej. Bogaci, no ale taki jest właśnie Oblivion. Niedługo będą mieli dedryczne zbroje pewnie. O, będę kichać. O, proszę.
wampir leży. Ała. Ała, troszkę oberwałem. Musimy się podleczyć. Teraz pomożemy się chyba. Tak mi się wydaje, naszym kosturem ognia. Ej, zobaczcie, jakiś jakby artefakt w Voltag. Obrażenia od piorunów i podatność na pioruny. Aj, czemu my nie gramy bronią obuchową? Przecież to jest genialne. Ej, to dobra rzecz jest, naprawdę. Kurde. No nic, no nie poradzimy. Z takiej brońki naprawdę bym się ucieszył. Jakbyśmy gdzieś tam mogli z niej korzystać. No, ale zasady są zasadami. Rabarjo jest pięściarzem. O ty. No, to widzę ci, bandyci, to mago, wojowniko. Wszystko. Au. Daj, Magdir, pierz go. Te elfickie możemy wziąć, one nie ważą jakoś strasznie dużo, a zawsze może wpadnie te parę groszy. Od razu się u tego Lelesa sprzedamy po wykonaniu zadania, nie? Oblivion mi się skraszował w trakcie autozapisu, co uszkodziło save. Na szczęście autozapis był na wejściu z jaskini, więc poczyściłem to sobie jeszcze raz. No i okazało się, że loot u bandytów jakby generuje się w trakcie wejścia na szczęście do jaskini, więc dostałem dokładnie to samo. Jak mi się wydaje, mamy chociażby ten Voltag. Także sobie troszkę na nim zarobimy. Zapisujemy raz jeszcze i możemy lecieć dalej w takim razie. Jakieś leczonko jeszcze jest? Jest. No to go. O, Maglir, czy... Ale musiał przelecieć, szkoda też, że tego nie widziałem. Hello? Who's there? Oh, hello. Do your worst. Co? Kostur? Chyba tak. Chyba, że Magdir mi pomoże. Ajaja. Uff, dobra. Opór. Zaklęty. Nie, nie bij mnie. Strzelaj sobie do Maglira. Uf. No dobra. Trochę posprzątane. Zdołaliśmy z Maglirem oczyścić jaskinię Hrota z zamieszkujących ją złodziei. Zan zapłaci mi za wykonanie zadania. Oby. O, kolejne drogie rzeczy. Bardzo przyjemne. No niby trudniej na tych wyższych poziomach postaci, ale z drugiej strony pieniędzy mamy co niemiara, więc warto. Powiesz coś? We're done here. Let's go get paid.
Aha, no to go. Fine. Let's move. Słychać w głosie, że mnie nie lubisz, bo ostatnim razem cię wsypałem. Ale bardzo dobrze zrobiłem. Gildia Wojowników nie powinna tolerować tchórzy. Możemy sobie tutaj coś... A, ponaprawiamy te rzeczy, to może będą droższe. To jest spoko rzecz. No dobra, i wynosimy się stąd. Co mogłem, to zgarnąłem. Myślę, że kupę kasy dostaniemy z ten rajd. Ale też o to chodzi. A tu jeszcze jakieś wejście jest, co tu mamy? Jakiś magazyn. Ale nie wygląda, jakby to było coś sensownego. To idziemy dalej. W sensie, z powrotem. A i tutaj jeszcze. Tu też nas chyba nie było. Jakaś skrzynia chociaż? Jest. No 55, zawsze coś. Wiele dobrze, że ta gra się skraszowała już w jaskini, bo tak to jakby nam wcześniej to walnęło. Nie wiem, gdzie był zapis. Ale widzę, że przy każdym chyba, przy każdej zmianie lokacji coś tam się robi, więc to by było spoko akurat. Czemu to Gildia Wojowników ma tych odźwiernych? Takie irytujące, łażą, kręcą się między nogami. Co tak wstajecie spokojnie? So have you taken care of those thieves yet? Co za złodziejami? Jakimi złodziejami? Cleared them out, did you? Good work, you two. I see big things for you with the guild. Here's your payment. Ciekawe, ile zapłaci. 400. You're due for advancement. I hereby name you Protector of the Fighters Guild. Zadanko? I've been told to send you to Coral for some duties. Speak with Orain. No dobra. To w drodze powrotnej. How are you today? Ty też powiesz? Good day. Nic nie powiesz, to spadaj. Gdzieś były sypialnie, nie? Były. Polecimy w spanko. Godzinka drzemki wystarczy. Siła, inteligencja, szczęście, standardzik. 19 poziom. Ok, wampiryzm, trzeba będzie się go pozbyć. Good to see you. Hi there. Poczekaj, już tu jesteśmy, to może by te syreny ogarnąć? Rozmawiam z tym Goganem. Powie, gdzie go uwiodły. I my też tam pójdziemy. Halo, halo. Czekaj, nie wychodź. What do you want? A propos tej twojej śmiesznej sytuacji. See, my wife couldn't keep a big mouth shut. Yes, it's true. I lost the family ring to those sirens. I'm ashamed about the whole incident, but not ashamed enough to ask for your help. I was sitting in the flowing bowl when the most fetching Nord woman you've ever seen walked in with an equally attractive Imperial woman following. After we exchanged words, I followed them out to a farmhouse. Inside, they asked me to remove my clothes and items. Well, I did. And then suddenly they brandished weapons and robbed me. They sent me away with barely a stitch of clothing, harlots. Just please, help me get that ring back. I want to save what's left of my marriage. Ech, ty gamuniu. Dobra. I'm merely a man. How could... Idziemy na drinka i zobaczymy, jak się sytuacja potoczy. No, to ta... Z tego mitycznego brzasku. Nie. Widzę, że nikt się ciałem nie zainteresował, to może Rabarcza zrobi porządek? Czy nie? Czy się nie uda? Ciężka jakaś, dobra, to leż. Is everything all right?
You look a bit ill. Yeah. How are you today? Interesting. Go on. Seems you What's going on your with knuckles you? A few times. I have heard that the great houses of Morrowind... I haven't seen you here before. Aw. And you're all alone, too. How sad. Well, if you're up to it, I think we can solve that little problem. You see, me and Faustina here are lonely, too. And we've been looking for someone. You look like just what we need. I'll tell you what. We have a cozy farmhouse not far from here where we could, well, get to know each other much, much better. I'll mark it down on your map just so you won't forget where to find us. Meet us there around 11 o'clock. I can promise you a night of fun you won't soon forget. 11 wieczorem, a która godzina jest? 10, o, idealnie by się składało. To lecimy. Farma Gwedena. No, kierunek jest dobry, więc pójdziemy sobie tędy. Po prostu na przełaj. A ty kim jesteś? I czemu nie żyjesz? Ach, to chyba jeden z tych złodziei, co na sklep napadali. Może tak być. Widzę, GPS trochę zgłupiał, nie ogarnia, że jesteśmy w otwartym świecie. O. Wrota otchłani gdzieś obok tej urokliwej farmy. Zaraz zobaczymy. Tam nie goni pewnie jakiś krab błotny, nie? No, mówi się trudno. Tak skikam, bo może by trochę człowiek akrobatyki pobijał. Tak nigdy się na tym szczególnie nie skupiał. O, proszę bardzo. Nigdy się na tym w sumie szczególnie nie skupialiśmy, a... Fajna rzecz, jak stoimy godzinowo. Prawie 11, no idealny. Jestem w Gweden. Muszę poczekać do 11 wieczorem, a potem wejść i sprawdzić, co szykują dla mnie Faustina i Signy. Akurat chwilę się rozejrzymy, co tu mają. No nie ma tu nic szczególnego w sumie. Wchodzimy. Hello. I see you took us up on our offer. Good. I'm glad to see you. Signy will be along shortly. I'm sure we can find something to do while we wait. Now we can't have you standing there all uncomfortable in all those clothes. Why don't you take everything off and place it there on the table? Babe, nie boję się was. What? What are you talking about? Don't you want to have fun? Come on, don't be shy. Or are you here for something else? Dawaj pierścień. Damn, I knew it. You're working for the city guard, aren't you? I didn't think they would be stupid enough to send someone alone. But so be it. I should have known after I fenced that stupid ring and discovered it was a fake. Worthless. All part of the guard's plan, I suppose. Okay, girls, we got someone who doesn't want to cooperate. Do your worst. Ooh. What? Witki, nie tak ostro. A to se dedryczny hełm przyzwała, wariatka. No ale pan też to jednak jakiś daje. Kondycja. Kondycja. Nie ma potów na kondycję? Czemu? Bez sensu. A ta Faustina to widzę jakaś przewodniczka, bo tam i hełm i magię ma bojową. Nie mam potów żadnych, musimy to przetrwać.
Leż. Na farmie spotkałem Faustinę, która koniecznie chciała mnie rozebrać. Gdy odmówiłem, wiedząc, że to podstęp, krzyknęła i do środka weszła reszta jej bandy, uzbrojona i gotowa do walki. Nie miałem innego wyboru, musiałem je zabić. We had a feeling you'd be surprised when you saw us in our real uniforms. I see you have a puzzled look on your face. Ask away. Gogan and I are really members of the Anvil City Watch. I suppose you could say we work undercover. We've been trying to foil Faustina's gang for months now. Every time we tried to interview a man who was lured there, they refused to talk. The women in the gang picked married men to seduce for just that reason. It was decided the only way to stop this gang was to send in a stranger. You fit the bill perfectly. It's a shame it had to end in so much violence. But someone was bound to get hurt sooner or later. We'll clean up the mess. Don't concern yourself about it. I'm sure you had no choice. If you ever find yourself back in Anvil, stop by any time and say hello. Oh, and please say nothing to anyone about our true identities. You've done well, and here's the reward that I promised. No, wszedł parę groszy, dziękuję. Don't spend all the money from the reward in one... Klucze do piwnicy mają. Ło? A cóż to za tańczący sztylet? Spokój się. Got a lot to do here. We can talk later in Anvil. Ciekawe, mogę tu wejść? Na legalu czy będą mnie ganiać? Trzy łóżka tu mają. Żelazne kiry z Pinrusa, spodnie Ernesta, koszula Ernesta, buty, list. Nie mogę się doczekać spotkania dziś wieczór. Całymi dniami myślę o tym, kiedy znów się zobaczymy. Wkrótce pobierzemy się i będziemy mogli na zawsze być razem. Twoja prawdziwa miłość, ta jasne. To jakieś klejnoty rodowe. Ranek, pierścień. Róg Minotaura. Dobra, to są jakby rzeczy, to myślę, że straż mi to wszystko poddaje. Ja się tym nie będę zajmować przecież. Bez przesady. My zawieszamy tylko to, co ewentualnie może być naszym bonusem do nagrody. No i to by było tyle. Dobrze. Got a lot to do here. We can talk later in it. Spoko, bawcie się. Spoko, bawcie się. My będziemy ruszać do Fortu Such. Ale nie tak szybko. Najpierw trzeba będzie sprzedać śmieci. I ewentualnie może jakieś składniki kupić. Zobaczymy, jak to pójdzie. O, korzeń Nirnu. Skoro już go widzimy. Ciekawe w sumie, ile jest tych korzeni, bo mi się wydaje, że na zadanie trzeba uzbierać ich 100. Ale wątpię, żeby było ich tylko 100 w całym Cyrodiil, bo one dość często się znajdują wbrew pozorom. Ile my już w ogóle tego mamy? Właśnie, tak a propos. 8. Oddaliśmy już 10. I to tak naprawdę szczególnie się nie rozglądając. Zamknięty sklep. To musimy zaczekać, aż się otworzy. Od 9 pewnie otwarte sklepy, nie? No to do 10 powiedzmy poczekamy. Muzyka dziwna. Rozumiem, że słońce mnie zabiło. Dobrze, to przepraszam. To poczekamy sobie w środku. Albo nie, moment. Zaraz, to wkradniemy się tu i się pożywimy na nim tak to. A potem zrobimy u niego zakupy.
mi uciekło, że... Ale kurde, to powinienem się budzić w momencie, kiedy dostaję obrażenia. W sensie budzić, no wychodzić z tego trybu czekania, a nie, że sobie ginę. Dalej ci złodzieje leżą. No. I teraz sobie zaczekamy. Korzeniący wampiryzm, ale było tak parę takich sytuacji, że się przydał. Ale prędzej czy później będziemy chcieli się z tego wyleczyć, chociaż wiem, że droga do tego jest stara. Wcześnie? Chyba? Czemu za wcześnie? Jest 11, 10 w sumie. Halo, Leles, wstawaj. Handlujemy. Greetings. No właśnie. Let's do business. Pohandlujmy, kolego. Topór energii na przykład mamy, co on daje. Obrażenia 15 od porażeń, chwytanie dusz. Też fajny. No ale ten Voltak. To naprawdę byłaby fajna broń. No ale nie tym razem. Z ciekawości zobaczę zaraz, po ile on by sprzedawał tego Voltaga. Jak bardzo cenę podniesie, jak on będzie musiał tym handlować. Jakieś klejnociki, to też możemy się ich pozbyć. Dawaj Norbert, ile za Voltag? 3600. Niezła przebitka. Goodbye. Dzięki, dzięki. Posprzątałbyś te trupy. A nie goodbye. No dobra, to co, będziemy powoli sobie szli do tego fortu Such, gdzie zajmiemy się odkładaniem tej trucizny. No obawiam się, że nasze zdolności skradaniowe są delikatnie mówiąc wątpliwe. Pokazała misja w Pałacu Cesarskim. No ale nie dowiemy się, dopóki nie spróbujemy. Najwyżej trzeba będzie troszkę zrobić to bardziej po chamsku. Czy to mój konik? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No dobrze, to myślę, że od przejażdżki do fortu zaczniemy sobie kolejnym razem. No a potem zajmiemy się samą misją dla Mrocznego Bractwa. A tymczasem... Arrivederci!